Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w noworocznym, nowym programie, nowym odcinku programu Dziennik Pokładowy. Dzisiaj troszeczkę nam się znowu zmienił skład osób prowadzących. Naszym gościem jest Andrzej Ryński, dyrektor, zastępca dyrektora w Zarządzie Druki Zieleni oraz przewodniczący Rady Dzielnicy Śródmieście. Witam serdecznie. Ze mną jest dzisiaj Mateusz Kolera, który reprezentuje Radę Dzielnicy Oksywia. Ach, no tak, Oksywia, bardzo przepraszam. Witam serdecznie, Paweł Musiał, Rada Dzielnicy Leszczynki. My razem prowadzimy program dla Forum Gdyńskich Rad Dzielnic, promowany przez portal Esencja Gdyni.pl i kanał internetowy Radia Gdynia Radio.com. Andrzeju, łączysz dwie bardzo ważne funkcje w mieście. Jesteś z jednej strony zastępcą dyrektora Zarządu Druki Zieleni, z drugiej strony jesteś szefem Rady Dzielnicy Śródmieście. Które stanowisko bardziej pomaga ci w codziennych obowiązkach? Które stanowisko po prostu bardziej pomaga ci się działać w swojej dzielnicy? Tak naprawdę oba stanowiska dają mi szansę dla działań dzielnicowych i też miasta oczywiście. Także tutaj nie widzę jakby różnic pomiędzy tym moim wpływem, natomiast każdy ma troszkę inną rolę, tak? W Radzie Dzielnicy czuję się jako mieszkaniec miasta, który trochę z innej strony ma spoglądać na problemy dzielnicy, trochę chce się wczuwać w mieszkańców, ich problemy, w to, co ważne byłoby dla nich. Natomiast w Zarządzie Drugi Zieleni raczej staram się z drugiej strony na tą sprawę patrzeć, w jaki sposób mogę wspierać te działania mieszkańców już w sposób formalny, czy odpowiadać na te potrzeby, które czasami zgłaszam też jako radny dzielnicy, no, a z drugiej strony chciałbym je realizować. Czy czasami piszesz wiadomości do siebie, tak? Czyli przewodniczący Andrzej Ryński do zastępca dyrektora Andrzej Ryński? Jeszcze mi się nie zdarzyło. No, tak jest, że każda z tych jednostek działa poprzez zarząd, czyli to nie są działania jednoosobowe, raczej reprezentuje tutaj najpierw mieszkańców, potem zarząd dzielnicy jako przewodniczący Rady Dzielnicy Śródmieście, natomiast również w Zarządzie Drugi Zieleni działamy poprzez zarząd i jeżeli miały być w jakiś sposób czasami konflikt tych dwóch stron, no to zawsze jest możliwość uzgodnienia tego w zarządzie i ostatecznie zdecydowania tego, czy wspólnie, czy być może nawet dyrektor Zarządu Drogi Zieleni, gdybym ja forsował jakieś rozwiązanie na przykład dla dzielnicy Śródmieście, można to subiektywizować, można tutaj wyeliminować wszelkie problemy. Dobrze, to może wykorzystajmy najpierw twoją wiedzę z zakresu pracy zawodowej. Sytuacja hipotetyczna, idę ulicą, na chodniku widzę ogromną dziurę, wpadam w nią, robię fotkę, wrzucam na Facebooka, komentuję, jakie to jest w ogóle straszne to miasto. Co mógłbym zrobić oprócz tego, gdybym oczywiście taki był? No, ale no zakładamy hipotetycznie, że jestem taką osobą właśnie. Wrzuciłem, ale co mógłbym zrobić, żeby ta dziura zniknęła? Znaczy dla mnie wrzucenie na Facebooka jest najgorszym rozwiązaniem, dlatego że po pierwsze nie jesteśmy w stanie śledzić wszystkich informacji, które są wrzucane na Facebooka, ale są też dużo łatwiejsze i prostsze sposoby. Mamy teraz taką aplikację Gdyńskie Centrum Kontaktu, gdzie jest asystent mieszkańca. ZDZ jest również w tym procesie. Łatwo tam zgłosić każdą usterkę, nie tylko dotyczącą dróg, ale wszystkich innych elementów infrastruktury miasta, za które odpowiada Zarząd Drugi Zieleni. I to w dosyć szybki sposób jest przekazywane do Zarządu Drugi Zieleni. My wtedy możemy jak najszybciej działać. No, taka jest też sytuacja, że akurat w tym okresie zimowym tych dziur się pojawia sporo. No, taki mamy klimat, że często się one pojawiają. My w zasadzie w takim docelowy sposób łatamy te dziury na wiosnę, żeby to było skuteczne. Teraz doraźnie możemy coś oczywiście wykonać, natomiast tak naprawdę zbieramy te informacje, żeby w sposób taki szerszy, bardziej kompleksowy ruszyć z tymi działaniami już po tym okresie zimowym, kiedy te działania będą bardziej skuteczne. Także
najlepsza formuła to jest to Gdyńskie Centrum Kontaktu. Można napisać bezpośrednio do Zarządu Drogi Zieleni na e-mail Zarządu Drogi Zieleni sekretariat@zdz.gdynia.pl, zadzwonić. Też to jest też dobra formuła na kontaktowy telefon do Zarządu Drogi Zieleni. Także to są bezpośrednie do nas kontakty i to jest najprostszy sposób. Okej, teraz będę miał pytanie takie bardziej do pracownika Zarządu Drogi Zieleni. Jeśli chodzi o wycenę różnego rodzaju napraw, remontów, czy realizację jakichś projektów, czy to zgłaszane przez budżet obywatelski, czy przez nas, przez Rady Dzielnic, i często słyszymy takie określenia typu, że tą ławkę w sklepie widziałem za 300 zł, a Zarząd Drogi Zieleni wycenia ją przykładowo na dwa razy więcej, tak? Z czego wynikają te różnice? Jak się planuje takie realizacje? Po pierwsze, no my jesteśmy podmiotem publicznym, więc wszystkie zakupy czy realizacje zadań realizujemy poprzez przetargi. I na wartość przetargu ma wpływ sytuacja rynkowa. Nawet jeżeli my wyceniamy to poprzez jakieś kalkulacje, szacunkową wycenę, nawet korzystając z tak zwanych KNR-ów, różnych sposobów wyliczeń, to i tak rynek ostatecznie decyduje, jaka jest wartość tego przedmiotu czy tych robót, która jest przez nas zlecana, przez Zarząd Drogi Zieleni. Dlatego są pewne różnice. Wiadomo, że w sklepach czasami są promocje, czasami są też wyjątkowe sytuacje, w których które akurat ten, kto dostarcza nam przy jeszcze dodatkowych warunkach, które my możemy nakładać. Czasami nakładamy dłuższą gwarancję, czasami nakładamy dodatkowe warunki, które należy spełnić w sklepie. Dodatkowy szczebelek na przykład. Tak. Być może coś, co akurat nie ma w tym zamówieniu. Co więcej, no my najczęściej zlecamy to też poprzez już działanie związane z jakimś wykonawstwem, tak? Czyli nie tylko zakup danego przedmiotu, ale też zamontowanie tego przedmiotu, czy umieszczenie w przestrzeni. To też dodatkowo kosztuje. To może jeszcze wróćmy do Rady Dzielnicy Śródmieście. Jest to raczej taka opinii, tak? Ja nie mieszkam w Śródmieściu, nie działam w Śródmieściu, ale zasada działalności jest to taka rada, która działa w samym sercu miasta, w samym sercu wydarzeń. Tak naprawdę no, większość rzeczy miejskich dzieje się na terenie Śródmieścia, na terenie centrum Gdyni. I mnie tak zastanawia, jak wy jako radni, jako rada, jak planujecie jakieś wydarzenia, jak w tym się odnajdujecie? No bo tak naprawdę równie dobrze moglibyście się na przykład podpiąć pod kalendarz Wydziału Kultury i powiedzieć, dzień dobry, jesteśmy i już nie musimy nic więcej robić. No właśnie, ta duża ilość wydarzeń w Śródmieściu jest z jednej strony zaletą, a z drugiej strony poważną wadą. Znaczy, tak oceniamy my jako radni dzielnicy, bo rzeczywiście sporo tych wydarzeń się odbywa, ale no, często mają wymiar ogólnomiejski, czasami trójmiejski, czasami ogólnopolski, czy nawet jak teraz będą w marcu Mistrzostwa Świata w biegach, w półmaratonie, no to nawet ogólnoświatowy nawet. Ale to jest też jakby wada z punktu widzenia nas, radnych dzielnic. I to, co myśmy zaproponowali w takim następnej kadencji, to organizowanie takich spotkań sąsiedzkich, żeby zaktywizować mieszkańców, tych, którzy tam mieszkają, żeby w tych miejscach, w których oni są, mieszkają, poruszają się, żeby coś dać dla nich, specjalnie dla tych, którzy tam mieszkają. I raczej chcemy szukać tej przestrzeni trochę poza tymi dużymi wydarzeniami, żeby spróbować integrować tych, którzy tam mieszkają, czują się mieszkańcami Śródmieścia, bo też jest sporo osób, które tam wynajmuje mieszkania i nie zawsze się integrują tak bardzo z miejscem, w którym mieszkają, więc raczej chcielibyśmy zmotywować tych ludzi, którzy czasowo może są w Gdyni, może jeszcze nie do końca wiedzą, czy będą dłużej mieszkali, ale tych chcemy też trochę zachęcić do takiej integracji. I szukamy tej formuły, to jest coś nowego, co teraz planujemy w najbliższych miesiącach, czy nawet latach tej kadencji, żeby zobaczyć, czy to zadziała, czy będziemy potrafili w tej mnogości wydarzeń, gdzie zawsze, powiedzmy, teoretycznie można pójść i gdzieś coś zobaczyć. Dokładnie. Natomiast no, to nie będzie do końca ta formuła, na której nam zależy, tak? Czyli rzeczywiście wyszukania tych, czy dania szansy tym, którzy chcą się utożsamiać z dzielnicą, a nie tylko z miastem.
No cóż, miło się rozmawia. Ja myślę, że moglibyśmy jeszcze dużo pytań zadać na temat pracy ZDIZ-u Rady Dzielnicy Śródmieście. Tym razem już podziękujemy, mam nadzieję, że będzie możliwość spotkania w innej tematyce, na przykład jak będą jakieś realizacje, o których będziemy chcieli porozmawiać. Ja ze swojej strony dziękuję, Paweł Musiał. Mateusz Kolera. Naszym gościem był Andrzej Ryński. Dziękuję bardzo. Miłego. Do wieczoru. Do widzenia.